czas na igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla Ciebie. Dzień dobry, Agnieszka Kobus-Zawojska. Zaczynamy audycję Czas na Igrzyska, a dzisiaj wyjątkowe gościnie. Duet, siostrzany duet, Aleksandra Kałucka i Natalia Kałucka. I niestety, jak same wspomniały, będzie to trochę słodko-gorzka rozmowa, ponieważ Ola właśnie uzyskała kwalifikację olimpijską, ale niestety musiała pokonać własną siostrę, więc porozmawiamy trochę o tym siostrzanym wsparciu i o tej rywalizacji. Jak to jest rywalizować z siostrą? Przede wszystkim Ola i Natalia, gratulacje, bo obydwie walczyłyście do końca i myślę, że to jest chyba, same mi zaraz opowiecie, ale jeszcze trudniejsze walczyć z siostrą niż z jakąś inną przeciwniczką. Dziękuję bardzo za gratulacje. Co do walki z moją siostrą, to generalnie może ciężko było walczyć o igrzyska, ale tak podczas takich normalnych zawodów bardzo lubię startować z moją siostrą w parze, ponieważ to są biegi takie na bardziej na luzie, bo jestem świadoma, że jak mi nie pójdzie i ja zrobię błąd, to wygra moja siostra. Więc też mamy razem już w naszym doświadczeniu wspólny finał Pucharu Świata, gdzie biegłyśmy o złoto i srebro. Więc te momenty są najlepsze, najfajniejsze dla nas, więc lubimy sobą rywalizować. Czyli jak jest finał i jesteście tam we dwie, to rzeczywiście jest mniejszy stres i macie inne podejście niż wcześniej? Jak ostatnim razem biegłyśmy razem w finał w Pucharze Świata, to my już pokazałyśmy przed tym finałem, że jesteśmy razem, bo to było takie nasze marzenie od dziecka, że jakby właśnie jak zaczęłam spinanie, bo często jak byłam młodsza, wspominałam o tym, że właśnie to takie są moje marzenia. I wiesz, no po prostu spełniliśmy to marzenie, nie, żeby być razem w finale. Czyli nie miało znaczenia dla was, która gdzie, i tak macie dwa najwyższe te stopnie podium zarezerwowane dla Kałuckich. Tak, tak. Jakie to były kwalifikacje? Bo mam wrażenie, że przede wszystkim bardzo trudne, bo jest miesiąc przed igrzyskami i dopiero znacie rezultat. Wiecie, że Ola będzie olimpijką. Z drugiej strony... No musiałyście walczyć przeciwko sobie. Wiedziałyście, że macie jedno miejsce, bo są dwa miejsca dla Polski, ale jedno zarezerwowała Ola Mirosław. Jak tak mentalnie się czuliście przy takim startem? Na pewno w Szanghaju było o wiele gorzej przed Szanghajem, ponieważ był większy stres. Jeszcze wytłumaczmy, że te kwalifikacje to były dwa etapy, tak? Dobrze tak, mówię. Były tak. Miesiąc temu był Szanghaj, w sobotę był Budapeszt. I po prostu zbierałyśmy punkty z dwóch eventów. Punkty były za miejsca. No i suma punktów. Tak, więc przed Szanghajem było gorzej, bo nie wiedzieliśmy, jak to pójdzie, bo presja igrzysk była bardzo duża i też to były takie nasze pierwsze igrzyska, gdzie poważnie walczyliśmy o te bilety. Gdzie pierwszy event poszedł nam nawet spoko. Ja wygrałam eliminację, pamiętam, w Szanghaju, ale w rundzie finałowej odpadłam w drugim biegu i zajęłam piąte miejsce, a teraz była trzecia, co nam dało... Czyli po Szanghaju bardziej oczy były skierowane na Natalię, że Natalia pojedzie do tego Paryża. Tak, mieliśmy pięć punktów różnicy. W Budapeszcie już było troszkę lżej, ponieważ po rundzie... eliminacyjnej widziałyśmy, że już mamy gwarancję etykietu, tylko nie widzieliśmy, czyli było która... wiadomo, że Kałucka tego która. Tak, więc przed rundą finałową na siadaniu razem pokałyśmy, bo wiedzieliśmy, że to będzie taki słodko-gorzki wieczór. I ja po pierwszym biegu widziałam, że Natalia przegrała swój pierwszy bieg, czyli ten drugi bieg finałowy. Już widziałam, że muszę go wygrać, żeby się zagwarantować na igrzyska. Więc pamiętam, że to był najcięższy bieg, ponieważ no, z taką dużą presją. Pamiętam sobie, że stałam w pozycji startowej i powiedziałam sobie, że to jest moja ostatnia szansa, ponieważ przed tamtym roku już miałam dwa takie biegi, gdzie biegam właśnie w tym konkretnym biegu o igrzyska, ale niestety nie wytrzymałam presji, ale też ja podczas biegu wtedy nie byłam w stanie zostać w teraźniejszości, tylko po prostu myślałam o rezultacie tego biegu. Okej, czyli nie skupiałaś się na tym, co teraz cię czeka, tylko już myślałaś, jaki będzie wynik, stojąc na starcie. Tak, na Mistrzostwa Świata w półfinale wygrywałam bieg nawet o ruch i pamiętam, że pomyślałam sobie, że jadę na igrzyska i w tym momencie zbiłam błąd, więc przepracowałam to przez całą zimę. Czyli to też taka trochę nauka, że nie można wyprzedzać tych myśli i trzeba rzeczywiście się skupić na tym, co tu i teraz. Tak. A u was to wszystko się dzieje tak szybko, że to już w ogóle chyba. Tak, więc ten bieg był najcięższy, ale właśnie staram się skupić na tym momencie, gdzie jestem na ścianie i na w tej mojej technice. No i zrobiłam to, wygrałam ten bieg, więc pamiętam, że zeszłam z tego biegu, gdzie Natalia od razu do mnie podeszła i zaczęliśmy płakać, ponieważ widzieliśmy, że tylko to jest, nie wiem, dla mnie trochę niesprawiedliwe, że musimy walczyć między sobą, a nie między innymi zawodniczkami, bo są limity krajowe.
No i jakoś skończyłam zawody też kolędowymi, jakie wygrałam i wygrałam w Budapeszcie i no... Tym razem jadę na igrzyska, no ale jak dużo osób zauważyło, my się wymieniamy z moją siostrą. Tak, osiągnięciami. Tak. W zeszłym roku Natalia była, miała złoty medal igrzysk europejskich, mistrzyni świata, tak? Ja mogę coś pomylić, tak, bo tak, szczerze, tak. Jak czytałam o waszych osiągnięciach, to już później się myliłam, bo miałam wrażenie, że jeden rok należał do jednej, później do drugiej. To słuchajcie, no to rok poolimpijski będzie Natalia, Ola, Natalia, później może razem do tego Los Angeles się uda. No, no wiesz, fajnie by było. To jakby nasze marzenie, taki właśnie wspólny finał olimpijski. Mm-hmm. Jakby to jest coś, uważam, pięknego. Ja też chciałam dodać jeszcze do tego Budapesztu, że jak wychodziłyśmy już na finał w hotelu, powiedzieliśmy do siebie, niech wygra lepszy po prostu. Ojej, że po prostu, ja mam dreszcze. Że po prostu, naprawdę. Bo dużo osób oczekiwało takiej dramy rodzinnej, że po prostu siostry Kałuskie się pokłócą o igrzyska. A my po prostu wiedzieliśmy, że po prostu niech pojedzie lepszy, szybszy lub bardziej powtarzalny. Okej, ale powiedzcie mi, naprawdę ludzie szukali takiej dramy, że się pokłócicie ze względu na tak wielki cel, no bo jest to największy cel dla każdego sportowca, że mam wrażenie, że jesteście siostrami, ale przede wszystkim, no kurczę, wyglądacie jak przyjaciółki, znaczy zachowujecie się. Mm-hmm. Mam z wami pierwszy raz okazję być, nie wiem, 20 minut, a takie już odnoszę wrażenie. I naprawdę ludzie myśleli, że to może zniszczyć trochę tą waszą przyjaźń? No na przykład jak właśnie w Budapeszcie szłam do Oli, do strefy dla zawodników, to dużo fotografów przyszło i było ciekawych, jak ta reakcja będzie. Okej. Okay. I też na przykład team, który z nami pojechał, no też nie wiedział, co się stanie. Mm-hmm. Jakby pokaże wiedział, że jest ten bilet, tylko no bał się tego... No tego zamieszania, tak? Jakby dużo osób nie zdaje sprawy, jak to mieć, można mieć bliźniaczkę w sporcie, siostrę i jakby dużo osób po prostu nie zdaje sobie sprawy, jak to wygląda. A ty, Natalia, jak się czułaś, jak Ola zdobyła tą kwalifikację? Szczerze, jak Ola biegała w ósemce i wiedziałam o tym, że jak wygra Ola, to Ola jedzie, a jak przegra, to ja jedę. Mhm. To było no, dziwne uczucie, ale takie kibicowałam. Przepraszam, bo z jednej strony, że ci przerwę, bo z jednej strony mam wrażenie, że chcesz ty pojechać, bo to jest marzenie każdego sportowca, a z drugiej strony życzysz siostrze jak najlepiej. No ja sobie nie pomożę życzyć źle mojej siostrze. Nie da się, tutaj nie ma dobrego rozwiązania w tej sytuacji, prawda? No tak, jakby nie wyobrażam sytuacji, gdzie miałabym jej wysłać złą energię, żeby nie popełniła błąd, żebym jechała. Tak kibicowałam, bo wiedziałam, że to też dla niej jest ważne i po prostu pojechał lepszy na danym roku. No nie będę ukrywać, że w tym roku Ola jest troszkę szybsza ode mnie. troszkę. Ja troszkę mam gorszy sezon, ale tak uważam się za dobrą zawodniczkę i tak dalej. Oczywiście. I też moja powtarza na zawodach jest coś lepsza i tak dalej. Ale no po prostu pojechała lepsza Kałucka w tym roku. No i ja się w przyszłym roku odbiję, tak? No, na pewno, ale przede wszystkim jesteście bardzo młode. 23 lata? Rocznikowo, tak. Rocznikowa, jeszcze nieskończone. No to jeszcze chyba myślę, że te igrzyska i kolejne mogą być. Ola Mirosław jest, nie chcę wypominać nikomu wieku, bo nie lubię sama, jak mi to robią, ale jest troszkę starsza od was, prawda? Więc jest szansa, że zobaczymy chyba finał sióstr kałuckich, a jak nie, no to chociaż dwie olimpijki. Wiesz, też nie wiadomo w ogóle, jak te igrzyska będą wyglądać i czy spinanie, ile dostanie miejsc i tak dalej, bo na przykład właśnie różnica pomiędzy Paryżem a Tokio jest taka, że właśnie w Paryżu jest oddzielone spinanie na czas, tak? Tak, też w Tokio był wielobój, trzy konkurencje i nie suma. Wiadomo, jak to będzie wyglądać. Są plotki o sztafecie, że są prowadzić sztafetę. Ale mixed czy kobieca? U nas w sztafecie są trzy zawodniczki. Okay. Więc jakby raczej nie może być jakby miksu. Bo wiele w ogóle sportów idzie w tą stronę, że mężczyźni z kobietami. U nas w wioślarstwie to się pokazuje w lekkiej atletyce. Stąd moje pytanie, czy może jakiś u was ten, ale... Czy nie, bo u nas jest nieparzysta sztafeta. Mhm. I no nie wiadomo, teraz w przyszłym roku na... Czyli po Paryżu mogą być w konkurencji kolejne zmiany? Tak.
Tak, to już nic nie wiadomo. Na przykład w przyszłym roku na Igrzyskach Sportowych Olimpijskich, na War Games, będą sztafety, będą na czterech liniach. Jak wygląda sztafeta, tak. Przepraszam? Są cztery linie naszego standardu. Jest tak, że biegnie pierwsza zawodniczka, wyłącza czas na górze i w tym momencie startuje druga zawodniczka obok. Okej, czyli to tak będzie tak. Pierwsza, druga, tak, trzecia. Tak, tak. Okej, to będzie chyba widowiskowe, bardzo mam wrażenie. No trzeba mieć dobrą głowę do takich sztafet. No i refleks mega. No. Tak. Bo rozumiem, że ty musisz patrzeć, co twoja tak. koleżanka z drużyny robi w danym Też momencie. Trzeba zareagować na ruch zawodniczki na górze, a nie na dźwięk. No tak, żeby ona na pewno dobiegła do końca. No to ciekawe, czyli... A jak w ogóle... Zmieniła się wasza konkurencja od Tokio do Paryża, no bo tam był wielobój, trzy konkurencje, suma punktów i dopiero były wyniki. Teraz jest rzeczywiście to oddzielone i jest ta wspinaczka na czas. Jest to bardzo młoda konkurencja, więc jak pod względem innych krajów to wygląda? Znaczy, generalnie nasza konkurencja jest młoda, więc się bardzo szybko rozwija i też podajemy rekordy świata bardzo często. Teraz przyszło nowe pokolenie młode, więc zawodniczki... Ale to chyba o was też. Czy jeszcze młodsze przyszło? Dużo, no. Tak? Teraz, powiedzmy, nie wiem, w finale w 16 jesteśmy taki średni wiek. Są starsze, te są dużo młodsze. Okej. Okay. Tak, więc dużo mamy... No też możemy patrzeć na kraje, które walczyły między sobą właśnie o te bilety teraz na Paryża, bo są Chiny, Indonezja i Polska. To są takie główne kraje, które właśnie my... Ile miejsc jest, przepraszam, w Paryżu na igrzyskach? 14. 14, tylko trzeba pamiętać, że 14 miejsc plus mistrz kontynentu, czyli na przykład mistrz Afryki też jedzie. Mm-hmm. Czyli jakby, w tym jest, no, jakby w tym 14. Tak. Czyli ogólnie no, pula tych takich najlepszych jest mała. Tak, czyli już sam wyjazd jest wielką nagrodą, ponieważ jeszcze te właśnie miejsca. Powiedzcie mi, właśnie w jaką stronę to idzie? Widzicie, że to się zmienia na zasadzie, że im dłużej jest ta wspinaczka sportem olimpijskim, tym, nie wiem, konkurencja jest dużo, dużo większa. Jak to wygląda? Gdzie jest też sufit tego rekordu? Bo jak mówicie, że bije się te rekordy, no ale gdzieś musi być sufit. No to jest, kurczę, ile? 6,5 sekundy wbiegacie na górę? Na 15 minut, tak. Wiesz co, na pewno są mniejsze różnice pomiędzy zawodniczkami. Jakby dawniej wygrywało się tak pewnie, nie wiem, w 16. Nie wiem, czołówka po prostu musiała dobiec do końca i wygrywała bieg, a teraz trzeba już walczyć od samego początku. No i jakby zaczynamy się ciąć na setne. Też są plotki, że też chcą zmienić naszą drogę, która jest standardem, czyli na każdy zawód jest taka sama. Chcą to zmienić, żeby właśnie były mniejsze różnice, czyli żeby ta droga była trudniejsza. No właśnie, tak z perspektywy kibica powiem szczerze, że dziwne to jest, że zawsze ta droga jest taka sama. Czy nie śni wam się ta droga czasem? No bo trenujecie tak samo, startujecie tak samo. Ile już trenujecie wspinaczkę? Długo stosunkowo? Z 15 lat. No właśnie, i ciągle tak samo ustawione te, nie wiem, kafelki, kamienie, jak to nazwać? Powiedzcie, nie śni wam się to po nocach? Nie chciałybyście jakiejś zmiany? Na przykład jakby, wiecie, zaskoczeniem była trasa. Znaczy, była taka konkurencja wspinaczkowa, jak wspinaczka na tak zwanym klasyku, gdzie na każdych zawodach była inna droga. Ale myślę, że media i w ogóle nasza federacja chciała mieć tą drogę do pokonywania rekordów, rekordu świata i żeby to było możliwe. No mnie to bardzo cieszy, ponieważ my widzimy nasz progres i niby pokonujemy tą drogę. To prawda, to jest policzalne mocno, tak, prawda? Tak. Niby pokonujemy tą drogę cały czas, po prostu kilkanaście razy w ciągu dnia, ale i dalej moim zdaniem każdy bieg jest trochę inny. I też moja technika też nie jest idealna. Ja już na tej drodze biegam, nie wiem, 8 lat i nadal cały czas mam coś do poprawy. Jakieś elementy, są zmiany czasami patentów, więc nadal nie jest to idealne. A czy da się w ogóle, żeby było kiedyś idealne? No wiesz, no jak w życiu chyba nie. Ciężko, ale jakby nie? Dążymy do tego, co nie. Powiedzcie mi w ogóle, jak to jest na treningach? No bo wy się znacie jak łyse konie po prostu. Mam wrażenie, że trenujecie... No, po prostu spędzacie ze sobą tak wiele czasu, że jak to wygląda w ogóle? Znaczy, ja bardzo lubię trenować z moją siostrą i ja uważam, że bez mojej siostry
nie byłabym tu, gdzie jestem, ponieważ motywacje na treningu są bardzo duże, ponieważ my się bardzo często zakładamy o robienie jedzenia, czy obiadu, czy kolacji, bo też razem mieszkamy. I też takie właśnie biegi pod presją, że jak się przegra, to trzeba zrobić obiad, są czasami bardzo stresujące i czujemy tę presję. Natalia Kaczmarek opowiada, że z trenerem się zakładała na przykład, że przebiegnie maraton trener, tak, jak tak, zdobycie. Tak, no? Więc wy macie podobny system, tak. Widzę. Tak, tak, więc to dużo motywuje i też jak się ma takie słabsze dni na treningach, gdzie każdy takie dni ma i się widzi, że ta druga osoba ciśnie, no to ty też musisz cisnąć, więc nie wiem, odbyłam kilka treningów sama w moim życiu i znaczy to nie jest ten vibe, więc bardzo lubię trenować z moją siostrą i na razie sobie na dzień dzisiejszy nie wyobrażam, jak wylatuję bez mojej siostry, ponieważ czasami Maśka mi pomaga podczas startu jakiegoś batonika da czy coś, bo ja jestem osobą nieprzygotowaną zazwyczaj, więc będzie ciężko to wylatować bez mojej siostry na igrzyskach. Ale na igrzyskach masz taką stołówkę, że coś znajdziesz, no, na wiem, pewno. Ale wiesz, przed startem czy coś, wiesz, ja czasami potrafię zapomnieć czegoś, no ale na pewno moja siostra pojedzie ze mną na igrzyska i będzie mi kibicować. Tak, jedziesz? Trybun. Tak, jadę z mamą. Super. Wiesz, że wiem, jedziemy do Paryża. Jeszcze nie mam hotelu i to jest ciężkie, bo wiesz, w Paryżu raczej wszystko jest full, więc to będzie troszkę wyzwanie, ale no jadę z moją mamą kibicować. Właśnie jestem w trakcie kupowania biletów, bo to też jest ciężkie, ale jakby taka była obietnica, że druga jedzie, nie? Okej. Okay. No to super, no to może pomoże coś siostra. Myślę, że, tak, że gdzieś tam bokiem najwyżej dacie tego batona. No to jak się tak zakładacie i ścigacie na treningach o obiad, no to jaki był najlepszy obiad, który ugotowała Ola, a jaki, który ugotowała Natalia? Wiesz co, chyba każdy obiad, który nie robiłeś, jest najlepszy i ten wygrany to zawsze jest po prostu mega satysfakcja o to. No nie wiem, Ola zawsze raczej jest bardziej wkręcona w makarony, robi. Tak. Ja bardziej w śniadania. Tak, zawsze to jest tak, że jak się daje jedzenie, które się zrobiło, to prosimy o ocenę. Zawsze jest, jedna, zawsze jest jedna odpowiedź 10 na 10, bo nie musiałam robić, więc tak to wygląda. A macie jeszcze jakieś inne zakłady, czy tylko obiad? No to zależy od sytuacji. Czasami, nie wiem, ktoś, nie wiem, bo często na przykład jak robimy, nie wiem, jakieś dokumenty, to zawsze jedna robi, tak? Czy tak się założy, że no to ty idziesz na pocztę na przykład, się zakładamy i to naprawdę bardzo motywuje, bo ja czasami jakby jestem już w tych blokach startowych i tak, Boże, ja się stresuję jak na zawodach, jakby muszę, bo ja często wiem, jaki czas muszę pobiec, żeby właśnie wygrać ten zakład, więc no jest presja. A trenujecie tylko we dwie, czy na przykład zdarza wam się trenować też z reprezentacją, z Olą Mirosław, jak to wygląda? Czy wy macie taki swój team siostry kałuckie no, i tyle? U nas w sporcie jest bardzo duży indywidualizm i raczej nie mamy wyjazdów kadrowych i tak dalej, więc głównie siedzimy razem mamy wyjazdy. Czyli nie macie czegoś takiego jak centralne szkolenie, że zaplanowane jest przez związek i tak dalej, i tak dalej? Nie ma. Znaczy nasz trener i trener Oli Mirosław są trenerami naszego związku. Mhm. Lecz no, każdy ma indywidualne szkolenie. Czy w ogóle jest jakaś różnica, gdzie ty trenujesz, skoro ta trasa jest taka sama i tak dalej, i tak dalej? No można powiedzieć, że po co wam wyjeżdżać gdzieś, jak możecie trenować u siebie i też zdobywać medale. Właśnie jest różnica, ponieważ nasza ściana smyczkowa jest oblana tarciem. Tarcie to jest pomieszanie farby z piaskiem, czyli ściana jest chropowata. Okay. Czyli na przykład jak biegniemy po ścianie i często używam tego tarcia, żeby na przykład zacieramy buty. I czasami są takie ściany, na przykład w Salt Lake City w Stanach, gdzie ta ściana jest w ogóle bardzo zliczona i w ogóle ślizga się jak po lodzie. A czasami właśnie są dobre ściany, gdzie na przykład padają rekordy świata, bo jest tak, taka dobra. Też słyszałam takie rzeczy na przykład w lekkiej, że nie wiem, tartan jest czasami lepszy, czasami gorszy. I jest różnica, czasami chwyty są na przykład bardziej brudne albo mniej brudne i to też oddziałuje na każdą setną. Też, i też mi wydaje, że bieganie na zewnątrz i w środku hali też jest trochę inne. My w tym sezonie byłyśmy na reunion, to jest wyspa koło Madagaskaru, po to, żeby właśnie tylko w tych warunkach bliżej Azji potrenować. I też pamiętam, że bardzo tam wiało. I właśnie teraz w Budapeszcie, w moim biegu finałowym, też tak wiało, więc były bardzo podobne warunki. Przyzwyczajona byłaś. Tak, więc my lubimy zmieniać ściany też, żeby tak nie być trochę takim przesądnym co do ściany, tylko po prostu być na różnych tarciach, różnych chwytach po prostu przygotowanym. I o reszcie smaczków tutaj wspinaczkowych porozmawiamy po wiadomościach.
Agnieszka Kobus-Zawojska, druga część audycji Czas na Igrzyska. Moje wspaniałe gościnie to Natalia i Ola Kałuckie. Siostry, bardzo szybkie siostry. Niestety jedna pojedzie na... Dwie pojadą na Igrzyska, mój błąd, przepraszam, ale jedna będzie startować, więc od razu mówię, trzymamy mocno kciuki. Dziewczyny, mówili wam kiedyś, że na pewno nie będziecie sportowcami. To prawda? Tak. Czy mogłybyście przybliżyć tę historię? Tak, my z mąż jesteśmy wcześniakami, więc miałyśmy od samego początku trochę ciężej, ponieważ mieliśmy bardzo niską masę urodzeniową i też to też było 20 prawie 3 lata temu, więc też technologia była inna. No i lekarze moi mamy powiedzieli, że będziemy takimi warzywkami, że nie będziemy chodzić, mówić i takie okropne rzeczy. Wiemy, że moja mama sobie obiecała wtedy, że tak nie będzie. Więc moja mama bardzo się zaangażowała w nasze leczenie i w naszą rehabilitację. I jakoś, nie wiem, czy przesadziła, czy co, jak ona to mówi. Wytrenowała was już od najmłodszych lat. Tak, więc też my zaczęliśmy trenować w wieku 8 lat spinaczkę, więc jakoś to się tak potoczyło. My raczej nigdy nie uważałyśmy się za jakoś gorsze czy słabsze i dalej tak uważamy, że niby mamy jakieś tam defekty, na przykład nie widzimy na jedno oko. Ale to też jest chyba fenomen, no bo w sporcie, gdzie liczy się tak refleks, szybkość i czas reakcji taki, wy macie wadę wzroku, a mimo wszystko potraficie wygrywać. Możecie mówić sobie, co chcecie, ale dla mnie pokazujecie, że niemożliwe trochę nie istnieje. No, nie możecie być takie skromne. No wiesz, z drugiej strony jakby te moje wady są od urodzenia, więc jak nie wiem, jak to jest widzieć jak normalny człowiek, jakby zdrowy człowiek, więc jakby nie mam porównania. Rozumiem. Ale mi się wydaje, że my się urodziliśmy z takim dużym uporem. Na przykład też miałam taką sytuację rok przed tym, jak zostałam mistrzynią świata juniorów, gdzie jeden fizjoterapeuta powiedział, że ja się już nie rozwinę pod względem spinania i stanę na miejscu i równo rok później zostałam mistrzynią świata juniorów, a 3 lata później mistrzynią świata. Ale co powiedziałaś mu, ja ci jeszcze pokażę, co sobie pomyślałaś, czy raczej to był taki cios? No ja wtedy byłam troszkę inna, bo ja taka wrażliwa i mniej pewna siebie, więc ja to po prostu troszkę przepłakałam i tak dalej, ale stwierdziłam, że będę robiła swoje. Że jakby to nie jest prawda i tak dalej. No i potem, no miałam, jakby przypomniało mi się to po paru latach i no miałam taką satysfakcję z tego, że przy tym upór, no to zrobiłam. Też ogólnie dużo osób mówi nam, że nie mam talentu. Jak? Tak, w związku jak byliśmy młodsze było, że Kołowski nie mam talentu i tak dalej. Jakby uważam, że talent nie jest mierzalny. To co jest waszą mocną stroną w takim według ludzi? Jeżeli nie macie talentu, jesteście słabsze, macie wadę, no... Bez sensu. No bez sensu. No jakby ja po prostu bardzo ciężko z siostrą trenowałyśmy i byliśmy skupione na celu. No i nie wiem, pokazałyśmy to. Jakby uważam, że talent nie jest mierzalny. Wiem, że Justyna Kowalczyk kiedyś powiedziała, że talent to jest tylko do ciężkiej pracy, a nie coś, co się dostaje. Więc... Czyli macie talent. Bo ciężko pracujecie. Tak. Jaką cechę Natalia, chciałabyś zabrać Oli? Jaka jest Ola, czego tobie brakuje? Powiem ci w ogóle, że my z charakteru jesteśmy kompletnie inne w ogóle. Tak, czytałam. Jedna tak, chaos, bałaganiara, tak. Druga tutaj pedantyczna, tak, poukładana. Tak, która tak. To która, przepraszam? No ja jestem to bardziej poukładana, to bardziej cicha, ale jest ta głośna. No nie wiem, no Ola jest taka bardziej... Otwarta do ludzi na pewno i bardziej ufna. No i też mi się daje, że Ola ma troszkę większą taką agresję sportową niż ja. Ja na przykład musiałam bardzo dużo spędzić czasu na to, żeby być takiej właśnie szybko biegać, jakby mieć duży poziom takiego pobudzenia. Czyli żeby trochę spojrzeć na tą rywalkę nie takim przyjaznym okiem, że wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, tylko że w tym momencie no ja muszę trochę ci pokazać. No mi na przykład czasami jest przykład, kiedy z kimś wygrywam, że ta osoba nie wygrała. I to jest jakby, ja wiem, że to jest w ogóle coś do przepracowania, ale często tak mam, że jest mi przykro. Więc jakby no takiej pewności z siebie trochę takiej, żeby patrzeć na siebie egoistycznie troszkę. Pamiętam też, jak rozmawiałam z tobą właśnie i mówiłaś, się pytałam o to, że wygrałaś wtedy z Olą Mirosław na Igrzyskach Europejskich i powiedziałaś, że stałaś na najwyższym stopniu podium i nie byłaś szczęśliwa, bo zrobiłaś komuś tak dużą przykrość. Tak. Więc no powiem ci, że pytanie w takim wypadku do Oli. Co byś wzięła od Natalii?
opanowanie, bo czasami jestem właśnie taka, no nieogarnięta po prostu, kolokwialnie mówiąc, i czasami biegam, szukam rzeczy, zapominam rzeczy. Też ma się co mnie zawsze ratuje, mieć takiego opanowania i też, że ja mam takie, że jak podejmę decyzję teraz, to musi być teraz. Ojejku, to tak jak ja, że po prostu jak coś się dzieje, to wszystko trzeba poruszyć. Tak, tak. I to jeszcze, ja jeszcze nie przemyślę tej decyzji, ale już ją podjęłam i generalnie tak ma być. I też tak sportowo to na pewno powtarzalności, bo mąż ma o wiele większą powtarzalność niż ja. Opanowanie i koncentrację, myślę. Czyli trochę jest tak, że tobie się udały te dwa, udały, złe słowo, zrobiłaś dobrze te dwa biegi teraz w tym czasie, a jednak wiesz, że mogłoby, nie wiem, za miesiąc, za dwa tygodnie być totalnie inaczej, bo Natalia jest tą bardziej powtarzalną. Ja myślę, że to mogło się zdarzyć kolejnego dnia. Bo okay, tak jest nasz sport generalnie. Mhm. Czyli możesz wygrać eliminację, ale przegrać w pierwszym biegu. Ty teraz myślę, że coraz bliżej igrzysk, zawodniczki biegają bardziej powtarzalnie. Mi też się coraz bliżej startu na igrzyska udawało poprawiać te czasy i tą średnią, ponieważ też wybiegałam to co zapracowałam w zimie. Więc myślę, że na igrzyskach to jest to zagra. Też jestem na takim flow wygrywania. Odpuszczam starty przed igrzyskami, żeby się skoncentrować na igrzyskach. Czyli teraz żadnego już startu do igrzysk nie masz? I to jest dobre? Taka była moja decyzja. Myślę, że jest to dobre. Mm-hmm. To kiedy masz start na igrzyskach dokładnie? 5 sierpnia. I to jest jeden dzień startowy, czy jak to nie, wygląda? To jest tak, że są dwa biegi eliminacyjne i będzie jeden bieg finałowy. Potem jest dzień przerwy. 6-7 jest finał, gdzie jest 8 i będą 3 biegi. No, miejmy nadzieję, że wszystkie przebiegnę. No tak. Więc to trochę rozłożone i też pierwszy raz będziemy mieć przerwę aż jeden dzień pomiędzy rundami. Więc też jest trochę inaczej, będzie to drabinkowo zrobione, bo jest mniej zawodniczych, bo 14, a normalnie mamy finałową 16. Więc trochę to będzie inaczej, więc też ciekawiej myślę. A powiedz mi, czyli teraz jak już pojedziesz do Paryża, nie będzie tam siostry, już będą inne zawodniczki, będzie Ola Mirosław, to inaczej będziesz czuła się trochę przed tym startem? Myślę, że nie. Myślę, że też jeden tam z moim teamem i też ja, mogę powiedzieć, koleguję się z innymi zawodniczkami z innych krajów. Też w zimie byłam we Francji właśnie u jednej mojej koleżanki potrenować razem. Więc myślę, że też cała atmosfera igrzysk olimpijskich będzie mnie bardzo cieszyła i myślę, że to też mnie tak zmotywuje i tak jakoś, nie wiem, tak... Nie wiem, co powiedzieć, no ale tak jakoś, że będzie dobrze. A ciężko wam się rywalizuje w kraju, w Polsce? Jak to wygląda, ta rywalizacja krajowa? W tym roku na przykład bardzo dużo zawodniczy odpuściło Mistrzostwo Polski. My odpuściłyśmy, bo to było bardzo wcześnie w sezonie. No wiesz, no my musimy się też ścigać w kraju. Dlatego o tym mówię, bo często... Mam wrażenie takie, że my jako zawodnicy bardziej często stresujemy się tą rywalizacją krajową, niż później jak jedziemy na tą międzynarodową, no bo tu na swojej ziemi musisz pokazać, że jednak należy ci się. No ja na przykład nigdy nie byłam mistrzynią polskich seniorów, a byłam mistrzynią świata, więc jakby to jest śmieszne. Wiem, że właśnie w roku, gdzie wygrałam właśnie mistrzostwa świata, byłam 3 miesiąc wcześniej. Więc no my musimy w finałowych czwórkach biegać na poziomie światowym, żeby mieć te medale. Powiedzcie mi, jak wygląda konkurencja w Polsce? No wiem, jest Ola Mirosław. Ja kojarzę Olę Mirosław. Wy dwie jesteście. Czy napływają nowe zawodniczki? Jak to wygląda? No niestety nasza kadra troszkę się starzeje. Jakby mamy jeszcze, ogólnie zazwyczaj na Puchary Świata jadą 5 zawodniczek, gdzie to są dziewczyny, które właśnie wchodzimy wszystkie zazwyczaj w pierwszą nam 20. No i niestety no na razie jest troszkę cisza w tych pokoleniach niżej, ale to się może odwrócić. No po igrzyskach. Tak. Ja też na przykład, jak patrzę na mój progres, jak byłam młodsza, to też tak wystrzeliłam nagle, bo też dużo osób na początku tak się ledwo myślałam do kadry, a po 2 latach już zostałam już świata, więc to jakby zależy od po prostu danej zawodniczki, uważam. Ola, co jest twoją mocną stroną jako zawodniczka? Myślę, że waleczność. Waleczność i też osobą, która
generalnie zawsze dobieguję każdy bieg. Nawet jak się wrócę, potknę tam na tej ścianie kilka razy, zawsze jestem osobą, która i tak dobiegnie do końca. A to wspaniale. Nie odpuszczam nigdy, bo już mi nieraz pokazało życie, że po błędzie, gdzie włącza ci się jeszcze, nie wiem, jeszcze większa adrenalina, byłam w stanie dogonić albo i wygrać na przykład setną, albo... Naprawdę? Mimo, tak, że ten bieg wasz jest tak krótki, tak, że... Je... Tak, tak. Fenomenalne. Tak, więc zawsze walczę do końca i no, szczerze mówiąc, bardzo zawsze wierzę w siebie. Ja jeszcze jestem takim typem winera przed zawodami. To są moje dobre cechy, myślę. A powiedzcie mi, a tak, co jest ogólnie najważniejsze w spinaczce? Bo mam wrażenie, jak patrzę na was, to każda jest inna. Nawet jak porównam was z Olą Mirosow, to mam wrażenie, że Ola, jestem totalnym lajkiem, możecie mi zaraz zmienić. Jest taką siłową zawodniczką bardziej. Chyba jest bardzo silna. Tak mi się wydaje, jak ją oglądam, śledzę. Mam wrażenie, że wy jesteście totalnie inne. Co jest najważniejsze? Czy to jest tak... To jest pomieszanie różnych tych cech. Znaczy, nasz trener generalnie zawsze mówił nam, że my, jakby nas połączyć razem z moją siostrą, to byśmy były najlepsze. Nie do pokonania. Nie do pokonania. Co zależy, niektórzy biegają bardziej technicznie, niektórzy bardziej siłowo, niektóre po prostu mają bardzo dobrą szybkość. Więc tak bym powiedziała. No tak, też no, jak w każdym sporcie trzeba mieć bardzo dobry mental. Tak, zdecydowanie, u was to już... Jakby u nas w sporcie trzeba mieć bardzo duży poziom pobudzenia, ale też koncentracji. I to trzeba idealnie połączyć, żeby ten bieg był szybki i też dobry technicznie. No i nie można wystrzelić za szybko z tą energią chyba u was w sporcie. No tak, jakby czasami można zaobserwować, że na przykład jak jakaś tam jest zawodniczka albo zawodnik podchodzi pod ścianę i jest zbyt pobudzony, to ja czasami wiem, że ta osoba no po prostu zrobi błąd, no bo właśnie nie skoncentrowała się. Okay. No jest to jakby ciężkie do ułożenia i trzeba mieć troszkę doświadczenia, żeby to po prostu zgrało się. A powiedzcie mi, a wy współpracujecie z psychologiem, czy jak to wygląda? Tak, pracujemy z panią Dominiką Zapotyczną. Ja z nią pracuję rok dłużej niż Ola. No i właśnie równy rok po tym, jak zaczęłam pracować z psychologiem, zostałam mistrzynią świata. Okay. I zrobiłam taki no, największy progres w swoim życiu. No jest to no, osoba nieodłączna od naszego teamu i uważam, że bez niej też nie byłyśmy tu, gdzie jesteśmy teraz. A chodzicie na te, Ola, na te sesje razem, osobno? Jak to wygląda? Czy różnie? Różnie. Czyli jak jesteśmy w domu i mamy zajęcia online z psychologiem, to mamy osobno, ale podczas grupowań mamy zajęcia razem, jakieś takie relaksacyjne, czy jakieś takie z oddechem, bardzo z oddechem. Macie stałe te sesje, rozumiem, że na przykład spotykacie się co jakiś czas, że jest to cykliczne, czy od potrzeby? Raczej cyklicznie, czyli raz w tygodniu. Zawsze jak jesteśmy bliżej zawodów, czy podczas zawodów, to mamy stały dostęp do naszej pani psycholog. My też wiemy, że zawsze możemy liczyć. I też myślę, że ja od razu postacie piszę, jak mi poszło i która jestem. No tak. A będzie jechać do Paryża, czy będziesz z nią raczej online'owo? Nie, ponieważ mamy limit sztabu szkoleniowego. Wiem, że jedzie z nami fizjoterapeuta, bo mamy trzy fiszki tak zwane, więc nie udało się dołączyć jej. Ale też ja się później dostałam na igrzyska, bo w sumie miesiąc, pięć tygodni przed startem, więc też te załatwienia są trochę cięższe. Ale też wiem, że będzie dostępna 24 na dobę. Powiedzcie mi, jak w ogóle ciężko się trenuje właśnie, kiedy wiecie, że jest rok igrzysk, a nie macie tego biletu i on wisi nad wami i no wiecie, że to takie być albo nie być. Ja uważam, że temat jakby igrzysk i biletów zaczął się 2 lata przed, więc jakby to była taka walka i taki trochę, uważam, sens. Ale najdłużej walczyliście, tak, nie? Taki sens i na przykład właśnie jak straciłam tą szansę, to na przykład ja miałam takie właśnie parę dni, że nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Chodzi, no nie wyszło, nie dostała się na igrzyska i to dalej. Czy ja mam kontynuować sezon, czy odpuścić, czy tak. I co będziesz robić? Postanowiłam wczoraj, że kontynuuję sezon. Za 2 tygodnie równe mam Puchar Świata we Francji. Jadę tam bez siostry.
i w ogóle jako jedyna Polka w ogóle. Pierwszy raz mam taką sytuację. No i stwierdziłam, że jakby nie odpuszczę i też właśnie po rozmowie z moim właśnie psychologiem stwierdziliśmy, że znając mój charakter, gorzej będzie jak nie pojadę, ponieważ będę już w dzień tych zawodów będę siedziała w domu już płacząc, że czemu nie pojechałam. Mhm. Więc postanowiłam kontynuować sezon. No i zobaczymy, no. Co będzie, ale też planuję z większym luzem. Chodzi o to, że ja już jakby nie walczę już o nic takiego wielkiego w tym roku, więc po prostu mam plan, cieszę się tym startem i po prostu się dobrze bawić. A macie zaplanowane wakacje? Czy jak to u was wygląda? Nie, ponieważ u nas zawsze jest to tak, że my kończymy pod koniec września albo w październiku sezon i my wracamy na studia. Więc też po takim sezonie mamy dość samolotów, ale w tym roku sobie obiecałam, że gdzieś pojadę, przynajmniej na tydzień. Ale z siostrą czy bez? Bez. O! Ale zobaczymy, bo to się zmienia zawsze, więc też jeszcze mamy Mistrzostwa Europy we wrześniu. Też będzie to ważny start, więc zobaczymy, jak co się potoczy, ale no chciałabym gdzieś pojechać. A jak wygląda w ogóle wasz sztab? Bo mówiłyście o tym, że nie ma takiego centralnego szkolenia, nie ma jakiegoś planu zgrupowań. Kto wam to wszystko planuje? Z trenerem jesteście razem, czy jak to wygląda? Mamy wspólnego trenera, który bardzo dużo czasu spędza z nami na wyjazdach, bo na przykład od chyba października ja byłam maksymalnie 2 tygodnie w domu. Więc my głównie jeździmy razem na zgrupowanie i trenujemy razem i te na wszystkie zawody. No więc tak to wygląda. To chyba trudne dla trenera, jak ma was dwie i tak motywacja przed startem, kiedy jesteście dla siebie rywalkami. No musiałabym, szczerze powiem, go zapytać, bo trener też chyba was tak trochę pobudza przed startem, czy jak to wygląda? Bardziej dodaje spokoju, uważam. Okej. Okay. Bo są czasami duże nerwy. No, nasz trener przed właśnie tym Budapesztem nam powiedział, że do niego to też jest ciężkie, że no tak. Jedna wróci smutna z Budapesztu. A macie jakieś rytuały przedstartowe, Ola? Tak. Coś, co na pewno za miesiąc wypróbujesz, znaczy już nie wypróbujesz, tylko będziesz kontynuować na igrzyskach. Na pewno ja ubieram buty spinaczkowe od lewej nogi. O! Bo lewa strona to jest strona kobieca w ogóle ciała, więc postanowiłam kiedyś, że od lewej. Więc jak czasami się pomylę i ubiorę od prawej, to muszę te buty ściągnąć i jeszcze raz to zrobić. I też ja mam w woreczku spinaczkowy, mam takiego kotka, okay, który też wygląda jak taki lewek. Więc to taka moja szczęśliwa rzecz. I zawsze? Zawsze tak, masz tak, ze sobą kotka? Tak, tak. I też taka śmieszna rzecz, to też, że ja na śniadanie muszę zjeść jajko w jakiejś postaci. Nie wiem czemu, jakoś tak się przyjęło, zawsze daje szczęście, więc takie są moje rytuały. A Natalia? No ja ogólnie jestem bardzo taką osobą, która bardzo zwraca na to uwagę. Na przykład to, że mam warkocza na każdych zawodach i moje kukartki. No zawsze jest to samo, musi być ta sama fryzura. I przed startem zawsze jak już czekam z zawodniczką obok i czekam jak nas ktoś wypuści na scenę, to liczę 3 razy od 10 do 1 i potem wchodzę na ścianę. A to jest tak, żebyś się trochę nie myślała o tym, co cię czeka, żebyś się skoncentrować na tym liczeniu? Tak, tak. Tak. Taki żeby, sposób? Żeby nie myśleć... Nie myślisz, czy mam szansę wygrać, czy nie, jak mam to zrobić i tak dalej, tylko po prostu, żeby się skoncentrować. No to powiem ci, że wielu zawodników mogłoby wziąć tą radę. Niestety musimy kończyć, ale mam jeszcze pytanie do was. Czy wy się w ogóle czasem zamieniacie, jak ktoś was denerwuje, albo jak któraś nie ma siły i nie chce gdzieś iść, to mówisz, no Natalia, idź za mnie, bo ja mam dosyć, albo nie wiem, na studiach. Chociaż w sumie jak się jesteście inne, to możecie, no właśnie, no, możecie się miksować. Co mogę powiedzieć, zdarza się. Zdarzało się, bo często to w gimnazjum, ponieważ ja jestem tą osobą, która jakby się trochę lepiej uczyłam i w sumie uczę, więc zawsze zdarzało. To też ciekawe. Zdarzało się, że szłam za moją siostrę pisać jakieś testy czy klasówki. Teraz to wymieniamy się czasami, jak musimy iść do jakiegoś urzędu albo z kimś porozmawiać przez telefon. No, nie powinienem tego mówić, no ale zdarza się. Na zawodach się ale nigdy i tak nikt się nie zorientuje. Nie, nigdy nie miałam takiej sytuacji. Na zawodach się nigdy nie zamieniłyśmy. Takie śmieszne historie są czasami takie, że... Ale sędziowie mają trudne.
trudno, żeby w ogóle sprawdzić to, prawda? Tak, tak. Oni zawsze, czasami zdarza, że oni nas bardziej sprawdzają niż inne zawodniczki i się upewniają, czy to jest na pewno ta osoba. Więc tak, no. Czyli czasem jest to pozytywny. No trzeba z każdej sytuacji jakieś plusy, jakieś zalety wyciągnąć. Słuchajcie, dziewczyny, życzę wam, bo wszystko zostanie w rodzinie. Przede wszystkim medalu olimpijskiego, złotego medalu, żeby tobie nie było przykro, żebyście po prostu się cieszyły, czyli 8 sierpnia. Musimy, 5 i 7, przepraszam. Będziemy was śledzić i teraz ostatnie mam dla was szybkie pytania. Natalia, gdybym nie była sportowcem? Byłam artystką. Ola? Matematykiem. Najlepsze sportowe wspomnienie? Złoty medal mistrzostw świata. Wspólny finał z moją siostrą w Edynburgu na Pucharze Świata. I moje motto? Moje motto. Oczekiwania są wrogiem rezultatu. Ola? Żeby być w zgodzie ze sobą. Bardzo wam dziękuję i życzę wszystkim, żeby byli w zgodzie ze sobą i mam nadzieję do zobaczenia w sierpniu z medalami. Moimi gościniami była Ola i Natalia Kałucka. Dziękujemy ślicznie.